Siemano, witajcie, tutaj Flopa Wojtek. I ostatnim razem, widzowie, w Find the Flopa znaleźliśmy naprawdę bardzo dużo flop. 20 na 21. Właściwie to znaleźliśmy wszystkie flopy. Tylko tej jednej nie znaleźliśmy, bo jej nie ma. Ona po prostu jest na grupie. A ja nie chcę wchodzić na czyjeś grupy, słuchajcie. I więc jej po prostu nie mamy. Ale dodano tutaj nowe mapy. Więc może znajdziemy flopy w innych mapach. A raczej na innych mapach. Słuchajcie, mamy tutaj śniegową mapę. I spójrzcie, ile brakuje nam flop do znalezienia. Wow, jakie fajne flopy, mamy niedźwiadkową flopę, mamy bałwanowego flopę. To start click the snowman flopa, okej. Insane, jest mega rzadki, czyli to pewnie jakaś misja jest do zrobienia. Okej, nie ma ich dużo, myślę, że je wszystkie znajdziemy. To co, zaczynamy, może na samym początku, o tutaj już widzę uszka. Mamy snowflopa. Okej, dzięki, znalazłem snowflopa. Czy to jest jakaś flopa? Nie, już myślałem, że jakaś jest to flopa lodowa flopa. Dobra, mam tutaj coś takiego, mogę się tym tutaj tak przeteleportować. Okej, tutaj gdzieś jest flopa, halo? Przyszedłem po flopę, dzień dobry, jeszcze jakaś flopa? Idziemy tutaj na górę, może tutaj będzie flopa. Tutaj nie ma. O, tam chyba widzę, czekajcie. Tam widzę chyba jakąś flopę. Czekajcie, tylko musimy się tutaj dostać jakoś, okej. Wyżej jeszcze. Wyżej, widzę flopę, jest tutaj jakaś flopa. Tylko się trudno tutaj dostać na górę. Ej, patrz, to jakaś lodowa flopa. O, dostałem się, okej, co to jest za flopa? Pingwin flopa. Spoko, w sumie fajna. Dobra, lecimy dalej, tam widzę chyba kolejną flopę. Więc spróbujemy się tam szybciutko dostać. O, jak szybko, pyk, tam na górze widzę. O, czekaj, o, ma snowman flopę tutaj. Jeden gościu, musimy przejść to obby, żeby dostać się do kolejnej flopy. Ojejku, to jest ślizgowate obby. To nie jest takie proste do przejścia, bo jest mega ślizgo. Dobra, pyk, pyk, okej, daję radę, pyk, pyk i pyk, yeah boy, yeah, frozen flopa. No tak, no musiała być frozen flopa, skoro było tak tutaj ślisko. Dobrze, czyli mamy już 3 flopy. Ile nam jeszcze zostało? Co to jest? Hot chocolate flopa left his hot chocolate mug. Okej, czyli to jest jakaś kubkowa flopa, jest w jakimś kubku z czekoladą. Tutaj mamy flopę bałwanową chyba, czekajcie, tak mi się wydaje. Tak? Czy nie? Nie, to nie jest flopa bałwanowa. Okej, czyli to nie jest flopa, to w takim razie gdzie może być flopa bałwanowa? Czy to jest flopa bałwanowa? Nie. O, tutaj może! Patrz. Jest, zebraliśmy snowball flopa. Czyli mamy flopę w kształcie śnieżki, ale sweet. Dobra, weźmy sobie tutaj sprawdzić na dach. Już widzę, że coś jest na dachu. Mamy flopę, jaką? Bopa! Świętego Mikołaja. Flopę świętego, a czekaj, a tutaj coś jest? Czy co to jest? Zastanawiam się, czy tam to była flopa. Wow, cookie flopa. O, ogniskowa flopa może? Nie, nie ma. Ale cookie flopa była. Choinkowa flopa? Tak, jest, dobra. Tak łatwo się szuka te flopy, tak szczerze. Zastanawiam się, czy to jest flopa. Spójrzcie, coś tutaj wystaje, ale chyba nie. Chyba to nie jest flopa. Mam nadzieję, że nie. Jeśli tak, to ominąłem jedną ważną flopę. Dobrze, szukamy w takim razie dalej. Może tutaj gdzieś. Na pewno tutaj gdzieś będzie. Dobra, w takim razie spróbujemy się dostać na górę. Tylko musimy jakoś tutaj zrobić to mądrze. Okej, zrobiłem to bardzo mądrze. I gdzie teraz jest ta flopa? Tutaj, nie widzę żadnej. Czekaj, tutaj gdzieś jest? Halo, Mortko, może ty wiesz, gdzie tutaj jest jakaś flopa? Może ta kryształowa flopa to będzie, pyk? Nie, to nie jest kryształowa flopa. Nie ma tutaj flopy. O, tutaj widzę flopę, są jej uszka. Tylko nie wiem, jak się tutaj dostanę, tak szczerze teraz. Mamy problem. Dobra, o, dobra, dostałem się i teraz muszę tutaj tylko sobie wejść. Dobra, damy radę, znajdziemy tą flopę. Mamy ją, to jest pewnie, tak, niedźwiadkowa flopa, czyli taki misiek polarny. Fajnie, dobrze, to w takim razie może tutaj będzie jeszcze jedna jakaś flopa. Ile tych flop mamy? Ciągle jest loading, nie mogę znaleźć wszystkich. Wow, yeti flopa? Wow, prawdziwa yeti. Hard, to było niby hard, przecież to było łatwiutkie do znalezienia. Dobra, tutaj gdzieś jest jakaś flopa? Widzę jakieś zejście, a to są te drabinka. Nie, tutaj nigdzie nie ma flopy. Ale to jest podejrzane, na pewno gdzieś tutaj się kryje. Na pewno gdzieś tutaj jeszcze jest flopa. Nie jestem w stanie uwierzyć, że taka duża taka duża powierzchnia jest bez żadnej flopy. No niemożliwe, no widzowie, nie ma tutaj żadnej flopy. Dobra, schodzimy w takim razie na dole. Może tutaj gdzieś będzie, halo, flopa. Na pewno gdzieś tutaj jest. O, coś tam widzę, dobra. A tutaj coś jest? Czekajcie, przejdziemy sobie na wszelki wypadek, żeby sprawdzić. Ale chyba nie ma, dobra, tutaj nie ma. Ale już widziałem, że tam było, więc spróbujmy tam przejść. Szybciej jest właśnie tym, o, dobra. Pyk,
I szybciej jestem właśnie. Pyk, dzięki byko. I pyk, jeszcze tu, pyk. O, mamy tą flopę Yeti. Yeti flopa, muszę się za nią przebrać. Czekajcie, nie, 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 cofnij. O, Yeti, morf. Patrz, jestem Yeti flopą. Yeti flopa, niszczyć. Tam mamy ognisko, więc może będzie ogniskowa flopa. Tak, chyba będzie, a nie, nie, to nie jest flopa. Ale może tutaj wejść flopa? Nie, tutaj się nie zmieści. Ogniskowa flopa? Nie ma. Tutaj też nie ma. Gdzie jeszcze może być jakaś flopa? Tutaj jest tyle tych bałwanowych flop, na pewno one gdzieś tutaj się kryją. Tak czuję. Tutaj mamy domek na pewno, to w tym domku będzie. Ej, tam widzę, 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 widzę. Widzowie, jest tam jakaś flopa. Idziemy tam szybciutko do niej. Cyk. I na górę jeszcze tutaj się dostań. Pyk, okej. Ej, widziałem stąd jakąś flopę. Naprawdę, widziałem, jak coś się tak mieni flopowatego. No ale to może, nie wiem, no niemożliwe, że mi się przewidziało. Widzowie, ja już mam z wideo od tych nagrywania, od tych odcinków. Ale coś widziałem, że tutaj się tak mieni, jak na flopę praktycznie. Ej, normalnie miałem z widy, nie? Na pewno tam coś było, ale dobra. Sprawdźmy w takim razie tutaj dalej. Wejdźmy sobie na to ognisko, o nie ma, ale tutaj jest. Dobra, mamy Arctic Fox. Czyli mamy liska takiego też polarnego, fajnie. Tutaj coś jest? Nie. Tutaj coś jest? Nie. Ty, no trudno znaleźć te flopy, albo po prostu w złych miejscach jakoś szukam. O, tutaj jest, dobra, widzę, 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 ale się ukrywa, dobra. Tak, szybciej jest tym hakiem się łapać. Okej, okay, ale gdzie jest ten bałwan? Musimy tego bałwana znaleźć, bo widzę, że dużo osób ma tego bałwana. Mamy sledding flopa i ona jest jedna z rzadszych, spójrzcie, hard. Ona była hard? Przecież my ją znaleźliśmy. Jakie flopy zostały? Zostały nam trzy flopy, raz, dwa, trzy i tutaj czwarta jako bałwanik. Tutaj nie sprawdzaliśmy jeszcze tego domku, więc w sumie trzeba sprawdzić ten domek, co tutaj jeszcze jest. O, dobra, dzień dobry. Mamy flopę pieniążkową. Super. Łóżko tutaj coś jest? Nie, dobra, tutaj coś jest. O, hot chocolate flopa. Nice, czyli została nam ostatnia tutaj flopa, hockey flopa. Musi być pewnie gdzieś na lodzie. I ostatnia to właśnie hint. To start, click the snowman flopa. Kliknij snowman flopa. Gdzie jest snowman flopa? Snow flopa, kliknę, zmienię się w snow flopę. Okej, okay. I teraz pytanie, gdzie jest snowman flopa, co nie? To jest pytanie. Wow, tutaj można za 350 robuxów kupić latający dywan. Kupujemy, będziemy znacznie szybciej się poruszać i to nam dużo ułatwi. Dobra, pyk, kupione. I mamy ten magiczny dywan, czy nie? Dobra, muszę, może muszę się zresetować. Tak, mamy, dobra, zresetowałem. I słuchajcie, ale latamy teraz szybciutko. Ej, czekaj, czy ja tutaj coś widziałem? A nie, to ta flopa inna. Dobra, gdzie tutaj może być teraz flopa w kształcie tego, bałwana? Nie widzę nigdzie takiej flopy. Ani nie widzę hokejowej flopy. Powiem wam, że mimo, że mam ten dywan, to jest naprawdę trudno. Nie wiem, gdzie ta flopa może się, może być. Nie wiem, gdzie ona może się ukrywać. Ta hokejowa flopa. Bo ta z bałwanem to też nie mam pojęcia. Nigdzie nie widziałem bałwanowej flopy. I jest to mega trudne w ogóle do znalezienia, bo jest zaznaczone jako insane, więc no ultra trudne. Tutaj już byliśmy. Może tu? Nie, tutaj nie. Wejdźmy jeszcze raz do tego świata tutaj. Wydaje mi się, że coś jeszcze tutaj może być. Może na jednym z tych tutaj wyższych lodów. Nie, tutaj nie, tutaj nie. Ojejku, jak to wszystko jest jasno tutaj przez to. Yo! Jak to się jasno robi. Dobra, tu nic nie ma. No nie ma tutaj nic, widzowie, nie mogę znaleźć. Ostatnie dwie flopy. O, tutaj jest jedna. Tak, tak, dobra, mamy hokejową flopę. Dobra, czyli została ostatnia flopa. Flopa z tym, z bałwanowa flopa. Ona jest najtrudniejsza i słuchajcie, jej opis jest dziwny. Hint, to start click the snowman flopa. Najpierw muszę kliknąć snowman flopa, ale gdzie jest snowman flopa? Nie widzę nigdzie snowmanowej flopy. Albo też jestem ślepy, tak jak wcześniej. Nie mogę znaleźć, widzowie, naprawdę. Znalazłem 14 na 15 flop. Ale dobra, to i tak jest dobry wynik. Chodźmy sprawdzić na kolejną mapę, szukać kolejnych flop. No i super, jesteśmy w kolejnym miejscu. Wow, już znalazłem virus flopa. Nie wiem jakim cudem, przecież tutaj nic nie było. Czekaj, jaka, to było trudne? Virus flopa? Tak, to jest insane. Patrzcie, znalazłem najtrudniejszą flopę w dosłownie chwilę. Tutaj mamy więcej flop do znalezienia, ale sami widzicie, nie dało się jej znaleźć, jakby nie ma tutaj, trzeba było po prostu przez przypadek sobie tutaj to dotknąć. Czyli co, my mamy przez przypadek dotykać tutaj te rzeczy? No inaczej tego nie ogarniam. Dobra, może to? Nie. Gdzie jest jakaś słodka flopa? Szukamy słodkiej flopy, proszę się pokazać, słodka flopo. Wezmę sobie mój karpet.
I będę sobie z nim latał. Dobra, tutaj na pewno coś będzie. Czekajcie, tutaj, na 100%. Nie ma? Jakim cudem nie ma? No nie ma tutaj nic. Albo, czekaj, widziałem kątem oka? Nie, znowu miałem zwidy. Dobra, wlatujemy sobie na donutowy domek. Wchodzimy do niego, do środka. I tutaj też nic nie ma? Ej, co jest grane? Jakim cudem znaleźliśmy na samym początku najtrudniejszą flopę, a teraz nie możemy znaleźć żadnych innych prostszych? O, może to? Nie? Może tutaj? Tutaj na pewno gdzieś będzie jakaś flopa. O, tutaj mamy jakąś flopę. Bunzo Cube, siema Bunzo Cube. Ale nie wiem, o co z tobą chodzi za bardzo. Zejdźmy sobie tutaj niżej, niżej. O, co to jest? Wow, ty mnie nie strasz, dziwna flopo. O, tutaj widzę jedną flopę. Siema, 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 myślałeś, że mi umkniesz? Pyk! O, cienka flopa. Thin. No prawie jak thick. Okej, dobra, zejdziemy sobie teraz tutaj. O jejku, jak ciasno. No i faktycznie, bo ciasna flopa. Dobra, tutaj nic nie ma. Może, a może coś przegapiłem. Cukierkowa flopa tutaj? Cukierkowa? Nie, niestety nie, dobra. Jedziemy dalej. Na pewno w tej tutaj wodzie będzie jakaś flopa. Na bank jest tutaj gdzieś ukryta. Tylko w którym miejscu? O, tutaj? To jest to? Znalazłem marshmallow flopę. Czyli ta piankowa flopa. Nice, ale fajnie. Dobra, czy na pewno na jakimś drzewku będzie flopa. Już z góry mówię, że to jest trudniejsze miejsce niż to ostatnie. Tak, to od razu widać. Ej, ten pączek jest taki podejrzanie mały. Na pewno to jest jakaś flopa. Nie, niestety, dobra. No co się chwalisz, że masz to? Ja też to mam. Haha, widzisz? Też mam taką flopę, siema. Haha. O, gościu się chwalił, że miał najrzadszą flopę tutaj. W sensie najtrudniejszą do znalezienia. No nie wiem, czy taka najtrudniejsza, skoro znalazłem ją też ja. To na pewno nie pomaga. Dobra, o, tutaj mamy flopę jakąś. Co to jest gumdrop flopa? Okej, okay, najdziwniejsza flopa na świecie. O, tutaj widzę jedną flopę fajną. Pyk, co to jest za flopa? Candy corn flopa, czyli ta laska taka też świąteczna, czy jak to jest. Dobra, w tych pączkach mnie korci, żeby szukać, ale już wiem, że tutaj milion razy sprawdzałem w tych pączkach. Ile już mamy właściwie flop? 5 tylko! Ojejku, i w dodatku patrzcie, mam tą heart, Bunzo Cube heart. King of the castle. O, czyli ten, zapomniałem. Dobra, czyli mamy pójść do zamku. O, tutaj jest zamek. Czyli tutaj znajdziemy kolejnego rzadkiego peta. Mamy! Mamy, 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 mamy. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. O, elo. Co to jest? Mamy go pokonać, czy co? Czy mamy się tam przedostać? Dobra, może muszę się tutaj przedostać. Dobra, czekajcie. Tepnęło mnie do jakiegoś dziwnego miejsca. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. I co? Dostałem? Dostałem! King Bingus. Aaa, one muszą, jakby nie mogę ich dotknąć, tych tutaj ziomków. Tylko, że one się nawet nie ruszają, widzicie? Te ziomki. Na szczęście mamy go. Glitched flopa, find a glitch on top of something. Dobra, czyli na samej górze czegoś muszę znaleźć glitch. Na górze czegoś, na górze czego znaleźć glitch? Tutaj mamy jakąś górę. Okej, okay. Na górze czegoś. Czekajcie. Tutaj? Nie. Na to się nawet nie da wchodzić, powiem wam szczerze. Nie, tutaj na pewno nie ma. Na górze czegoś znaleźć jakiś glitch. Ej, patrz, ktoś wszedł tutaj do środka. Czy tam coś jest? Czekaj. Nie mogę się tam zmieścić. Nie, nie zmieszczę się. Ej! Wow! Akurat znalazłem zgliczowaną flopę, patrz! Jak ona wygląda? Dawaj, zmieniamy się w nią. Wow! Ale zgliczowana, faktycznie. Dobra, mamy PopCut! Anderson Chocolate. Dobra, czyli pod czekoladą. No i teraz pytanie, gdzie jest czekolada, co nie? To jest dużo czekolady, widzowie. Nawet bardzo dużo. I teraz gdzie znaleźć miejsce z czekoladą? Może tu? Też, o, sprawdźmy tutaj. Na tym, na górze. Ej, tutaj coś małego jest. Jest! Donut flopa! Wiedziałem, że w którymś z tych donutów jest jakaś flopa. Czułem to od samego początku i nawet mówiłem wam, widzowie, że coś z tych donutami, coś z tymi donutami jest nie tak. Na pewno tutaj coś jest, tak mówiłem. I się okazało, że to prawda. Dobra, tutaj na pewno coś będzie. Szukamy, szukamy, szukamy. Fruit flopa! Super, dobra, mamy fruit flopę. Ile już mamy? 9 na 21. Ty, ładnie nam idzie szukanie tych flop, tak wam powiem, szczerze. Dobra, wejdźmy sobie tutaj na górę. Czy coś jeszcze tutaj widzimy? Może tutaj? Ej, w środku tych tutaj rzeczy na pewno coś będzie. Tutaj nie ma, ale w innych, na pewno w innych. Jest tutaj ich za dużo. W tym coś będzie, na 100%. Uwaga, wchodzimy tam na dół. No nadal tutaj nie ma. To jest aż podejrzane, to jest idealne miejsce, żeby schować flopę. Na bank tutaj jakaś flopa musi być. O, w tej dziurze tutaj będzie. Schodzimy? Nie ma!
Nie ma, jak się teraz stąd wydostać, co nie? To jest największy problem. Dobra, wydostałem się. Pod czekoladą ktoś, tutaj była wskazówka, że pod czekoladą jest jakaś jeszcze flopa, co nie? Tutaj nie widać. Pod czekoladą, może tutaj? Taka była wskazówka w jednym z miejsc. Czekajcie, tutaj się przepłynąć nie da. A w ten sposób? Nie, tutaj nic nie ma, dobra. To wysiadamy stąd i lecimy gdzieś indziej. Chyba, że jeszcze tutaj naokoło jeszcze sprawdzę. Nie ma, tutaj nigdzie nie ma żadnej flopy. Dobra, gdzie jest jeszcze jakaś flopa? Błagam gościu, bo już mi się kończą pomysły, tak szczerze, szukania tego wszystkiego. Pod czekoladowym, dobra, sprawdźmy jakieś podpowiedzi. O, rich flopa is by something. Okej, czyli przy czymś żółtym jest ta rich flopa. Żółte mogą być takie rzeczy. O, dobra, coś takiego. Ale przy czymś, to by było widać z daleka. Ej, mówiłem wam, że tutaj coś jest. Patrzcie. Jest Sleepy Flopa! Mamy! Ej, dobra. Sprawdziliśmy wszystkie praktycznie te tutaj miejsca i w końcu udało nam się znaleźć. Ej, ale nie sprawdzaliśmy w sumie dokładnie tego zameczku, co nie? A na tym zamku na pewno też coś jeszcze się kryje. Patrz! Mówiłem! Na czymś żółtym. Mamy Rich Flopę. Jesteśmy teraz mistrzem Rich normalnie. Widziałem tam Popcata, więc tutaj gdzieś może też będzie ten Popcat. Tutaj nigdzie nie ma. Może na jednym z tych tutaj rogów, patrz, na tych rożkach. Wydaje mi się, że może być. Chociaż nie wiem. No nie wiem właśnie, na tych rożkach, czy to będzie faktycznie. Ktoś tam, no nie mam pojęcia, dobra, czekajcie, sprawdźmy jeszcze jakie nam zostały. Zostało nam tych flop w sumie trochę. Czemu te najłatwiejsze nam zostały? Candy flopa jest on candy. Okej, czyli jest na cukiereczku. Dobra, na cukierku. Ej, widzę candy flopę, ha! I od razu ją znalazłem, dobra, mamy candy flopę. Kolejna flopa. Frost sweet on one of the frost hills. Okej, okay. Nie wiem co to jest Swords Hills, czy coś takiego, nie wiem co to znaczy. Ale na którymś ze wzgórz jest to ponoć. Dobra, ej, patrz. My to mamy? My już wzięliśmy tą flopę. Ale ona była w innym miejscu, tak mi się wydaje. Okej, okay. Ej, ona się rusza! Ojejku, dobra, strollował mnie jakiś ziomek. Patrz, strollował mnie, ja myślałem, że to jest inny jakiś wygląd, dobra. O, mam flopę, patrzcie. Tutaj, wiecie w jaki sposób udało mi się ją znaleźć? Po prostu opis tutaj przeczytałem, że naokoło jakiejś pufowatej niebieskiej chmurki. Dobra, znajdź króliczka flopę ears on a rock. Dobra, czyli na skalę jakieś uszy muszą być. A gdzie są skały, teraz pytanie. Jest tutaj troszeczkę skał, tutaj mamy skałę między innymi. O, tutaj mamy, ej, te podpowiedzi są kozackie, znaleźliśmy kolejną. Mamy 14 na 21, aż tak mało ich znaleźliśmy, co mamy dalej, Magician Flopa zostawił czapkę gdzieś na domku. W domku czy in one of the houses. Okej, czyli w jednym z domków, czyli nie na domku, tylko w jednym z domków. Sprawdźmy ten domek w sumie najpierw. Gdzie tutaj jest wejście? O, tutaj, dobra. Ten domek już sprawdzaliśmy, ale wydaje mi się, że może tutaj faktycznie być. Albo jestem ślepy. Dobra, tutaj nie ma. Okej, tutaj nie ma. Lecimy na drugi domek. Gdzie jest drugi domek? Tutaj. Czy ten domek w ogóle sprawdzaliśmy? Jakim cudem miałbym przegapić taką... Ej, patrz, tutaj jest wejście na górę. A, my już mamy tą zgliczowaną flopę, patrzcie. Tutaj sobie zebraliśmy tą zgliczowaną flopę, więc jest git. Chyba, że jest jakaś inna jeszcze. Nie, dobra. Dobra, wejdźmy sobie w takim razie tu. Ej, coś tam widzę, czekajcie. Nie było mnie tutaj chyba, nie zebrałem tego chyba jeszcze. Tak, mamy! Frosting flopa. Ale zauważyłem tak kątem oka tą flopę, co nie? O, mamy! Dobra! Magical, Magician flopa. Super! Ja nie wiem czemu wcześniej nie widziałem go. Czy ja w ogóle nie byłem w tym domku? Okej, możliwe. Ale słuchajcie, mamy już dużo tych flop znalezionych w kolejnym świecie. 17 na 21. Zostało nam cake flopa is in a tree. Czyli na drzewie, w środku drzewa. Gdzie są drzewa? O nie! In a tree? Przecież my nie znajdziemy tego w życiu, widzowie. W środku, w drzewie? To będzie niemożliwe. A może tutaj na środku na drzewie? Nie. Jest tutaj tak dużo tych drzew, że to jest niemożliwe, żebyśmy znaleźli tą flopę tak szczerze w drzewie. Ona powinna być określona jako jedna z trudniejszych. Co to jest? Slime flopa jest under... Pod czekoladowym... Ło, właśnie tym! Wodospadem. Siema, mamy slime flopę. Elo. Jakie nam jeszcze zostały? Została nam Anderson Chocolate, czyli pod czekoladą. Gdzie jest czekolada? Gdzie jest czekolada? Gdzie są kawałki czekolad? A czekajcie, czy to nie jest czekolada? Patrzcie. To wygląda jak czekolada. Taka rozlana. Możliwe, że to.
A może tutaj, under the chocolate, może tutaj będzie gdzieś w tym, w wodospadzie czekolady. A możliwe to jest, widzowie. A sprawdźmy jeszcze tu. Nie, nie ma. Pod czekoladą, gdzie jest to pod czekoladą? To jest trudne w sumie. Ej, tutaj jest czekolada, dobra. Pod czekoladą gdzieś. Sprawdzam. Nie, tutaj nigdzie nie ma pod czekoladą, dobra. Jest jeszcze gdzieś czekolada, a czekajcie. Ta flopa, sprawdzałem ją, biały donut? Nie, dobra, nie, tutaj nic nie ma. Nie widzę nigdzie czekolady kolejnej, żadnej kolejnej, no. Chyba nie znajdę. Dobra, widzowie, naszukałem się tych flop i znalazłem ich naprawdę bardzo dużo. Tak czy siak, jestem zadowolony z tego, co udało nam się znaleźć, więc dajcie znać, czy dobrze mi poszło. Subskrybujcie kanał, no i dzięki bardzo za oglądanie. Tutaj macie dwa inne filmy, które warto obejrzeć. Zapraszam również do sklepu po kozackie letnie koszulki. Pierwsza linia w opisie wojanshop.pl. Wojan Team. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Elo, pu!